Hej, Cześć, witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny materiał z gry Shakes and Fidget na moim kanale. Niestety na górze i na dole mogą być malutkie paski, bo program oczywiście nie chce standardowo wykrywać tego tak jak powinien wszystko wykrywać normalnie. Nie wiem czemu tak jest jest to jakoś tak zrobione. Więc e, troszeczkę nam się zmieniało od ostatniego naszego, powiedzmy, wglądu w grę, więc troszeczkę będziemy przeglądać rzeczy, plus omówimy sobie nową rzecz, która została dodana w najnowszym update'cie do e, Shakesa. Również zostałem wsparty jakąś tam nową kwotą e, grzybków, jeśli chodzi o twórców, bo większość, właściwie praktycznie cała poprzednia kwota poszła na rozwój gili, którą też sobie omówimy. Na początek wejdę na wartę, bo chciałbym sobie zebrać pieniążki, które tutaj mogę oczywiście zebrać. E, kolejnie mamy karczmę, czyli standardowo jest sobie ludek, robimy zadania. Jest ludek od grzybków, jest ludek od um, zwiększania awanturniczości. Arena, tutaj oczywiście, wyższe poziomy, troszeczkę warta. E, zbrojownia, to jakieś nowe rzeczy, które się pospałnowały po północy. Tu jest nowa rzecz, o której jeszcze nie mówię. E, klepsydra, ruchomych piasków niecierpliwości. O co chodzi z tym przedmiotem? Jest to nowy przedmiot, który został dany do gry. Można kupić tylko w gabinecie magii. Pojawi się raz na jakiś czas, oczywiście, można nowym towarem też go tutaj skipować. Kiedyś jedynie, jeśli, jeśli po prostu ktoś chciał pominąć zadanie, czyli, nie wiem, zadanie miało 10 minut i chciał pominąć to zadanie, to można było to zrobić tylko w godzinach 23.00 północ, czyli tą ostatnią godzinę, żeby po prostu wykorzystać wszystkie grzybki, e, po prostu grzybki, boże, wszystkie punkty awanturniczości, więc wtedy to wszystko przyspieszało. W tym momencie coś tak jak klepsydra ruchomych piasków, kupujemy sobie coś takiego, przeciągamy na naszą postać, i mamy plus 1. wtedy taką klepsydrę możemy wykorzystać do pominięcia zadania o dowolnej Boże, mamy też tutaj jakiś potek na siłę to nas nie rajcuje. Kolejne rzeczy, kolejne rzeczy. Stania, no to ja tutaj sobie już kupiłem oczywiście smokogryfa, bodajże smokogryfa dokładnie. Dalej mamy pupile, czyli to czego jeszcze po prostu nie miałem wcześniej. Pupile to są stworzonka, którymi sobie walczymy. Jak widzicie, mam tu już kilka podblokowywanych. No i na czym to wszystko polega? Każdy z tych pupili ma, tak jakby, swój poziom. Z tego co widziałem, czytałem coś tam, to najlepiej iść sobie w jednego, jakiegoś tam podstawowego i po prostu ładować mu wszystkie punkty. Jak widzicie, one tutaj mają takie statystyki, a ten masz na przykład tylko takie statystyki, więc to się wszystko zwiększa z poziomem, jest również napisane um, dają Jaki bonus dają i jakim jest powiedzmy przeciwnikiem? Znaczy w sensie, że jest magiem, jest albo zawsze magiem, wojownikiem, albo zwiadowcą. Tutaj mamy jeszcze możliwość walki z graczami. Tutaj akurat łączny poziom wszystkich stworzeń tego gracza jest 43. Najczęściej wszyscy właśnie idą tą strategią, że kupują, kupują, idą właśnie w jedno stworzenie. I pustują je, ale czasami można wygrać dzięki temu. Więc mamy 43, ja nie mam zbyt, z nim zbytnio szans, wybiorę coś słabego, żeby nie stracić. No i w tym momencie taka walka sobie idzie, ale tu już widzę, że ma jakiś powiedzmy jakiegoś e, pupila na piątym poziomie i być może będzie to łatwiejsze. Więc zróbmy sobie wszystkie walki. No, tu jest mój najlepszy ponikoni. To będzie mu zjadał i widzę, że mamy ponikoni na 25. Przewiniemy to sobie troszeczkę A i on jeszcze ma tego orzeszkuna na 15. No i co on tutaj ma On tu ma dużo zręczności więc będzie robił dużo uników Mamy więcej zręczności więc powinniśmy robić więcej uników Ale sądzę że i tak mnie załatwi Niestety załatwi mnie jak najbardziej No i to jest tyle co możemy zrobić Niestety em, straciliśmy trochę części Trochę straciliśmy pozycji No i to jest możliwość walki Za co e, jeśli wygramy to tutaj Jeśli walczymy z na przykład ziemią Tak jak tutaj jest ja sobie zawalczę mrokiem Proszę bardzo, mam grzyb, więc możemy to zrobić. Pominiemy to sobie, no to dostajemy. Oczywiście dla ziemi również yy... jabłuszko. No w ten sposób sobie levelujemy, przeciągamy i ponikoni. Dzięki temu ma 22. Tu również jest coś takiego jak lochy, które sobie przechodzimy jest 20 poziomów. No i musimy mieć sobie tutaj podbustowane wszystkie. Ja czuję, że to przegram, bo niestety ma więcej zręczności, mi się jeszcze jeden, jedną albo dwie walki może wygrać. Pominiemy to sobie właśnie. No, tutaj niestety nie jestem w stanie. Być może tu na jakimś mroku jesteśmy w stanie, nie sądzę, że jesteśmy w stanie. Zauważyłem, że tak 6-7 poziomów jest potrzebnych wyżej, żeby móc cokolwiek więcej zrobić. Tutaj o. I kiedy pokonamy sobie w ogóle takiego już pupila, takiego Kogień newta. No to on wtedy może nam się odblokować i podczas misji wypaść nam na niego jajko. I to jest całkiem fajne. Tutaj mamy jakąś szansę, myślę może. Zobaczymy sobie zaraz. O, chyba nie, na pewno nie, <laughs> nie ma nawet opcji. No i to jest rybka. I rybka z osiemnastką, też jeszcze szans nie ma, bo również próbowałem. Dalej jest y, doktor Abawuwu, standardowo możemy zakręcić kółkiem. Zdobyć trochę drewna, które nie jest potrzebne, i ja... Mam poziom 136, traperzy standardowo. Tak wyglądają moje statystyki, tak wyglądają moje przedmioty, moje potki i tak dalej. Klaser troszeczkę się podbił. Wiem, że dalej nie jest to jakaś super wysoka wartość, jeśli chodzi o mój poziom, ale nie skupiam się aż tak bardzo na tym. O, to jest jakiś nowy ten, który mi wyleciał. Mam bardzo mało procent na cios krytyczny. Muszę mieć jakiś jeden fajny, duży przedmiot do ciosu krytycznego, czyli żeby dawał mi dużo szczęścia. Na razie mam ogrom wytrzymałości, mniej inteligencji i muszę trochę nad tym pracować, żeby tej inteligencji było więcej. Jeśli Chodzi o to, tak wyglądają te rzeczy. Mogę, nie wiem, jeszcze tak przelecić, że wytrzymałość to jest inteligencja. Trzymać głównie idę pod inteligencję, i wytrzymałość. Szczęście nie jest aż takie super ważne dla mnie. Ale to pewnie też jakoś się przekłada na to wszystko. Co mamy dalej? Dalej mamy pocztę, która nas interesuje: gildia, czyli 50 członków, 485 rycerzy. Z tego wiem, jak jest 500 rycerzy, to możemy wydobywać takie kamienie czarne. I to może być całkiem ciekawe, to może być całkiem fajne. No i demoniczny portal, tu jeszcze nie zostało nic zrobione, bo mam za małe poziomy, żeby to wszystko po prostu robić. Jak widzicie, w tej chwili poziomów wysokich nie ma zbytnio. Jest tutaj na przykład I Am Legend który ma 230 i całkiem fajnie sobie radzi tą swoją gitarką, która tutaj jest. A tak to są osoby powyżej 150-setnego, no coraz więcej jest na pewno osób powyżej setnego, jak widzicie, wbijają sobie tutaj. No i co też dla osób, które grają albo nie grają? No to muszę wam powiedzieć tyle, że my, mimo że na przykład widzimy, że o, tutaj powiedzmy na przykład jest Mikołaj, tak, o 17.38 był i tak dalej, wszystko fajnie, pięknie, ale jeśli widzimy, że taka osoba nie nabija poziomu, czyli ten poziom stoi praktycznie cały czas, bo niektórzy z Was robili w ten sposób, że nabijają, nabijają na przykład wchodzą, robią jedno zadanie, jakieś tam 2,5 minutowe, wrzucają znowu warte i wychodzą tylko po to, żeby nie zostać wykopanym z gili, więc jeśli będziemy zbyt długo widzieć, że poziom też Wam się nie rusza, to niestety też będzie musieli Was wyrzucić, bo wtedy to jest taka typowa wegetacja, tak? Tutaj chociażby to nadrabia, że dana osoba ma 11 rycerzy, i to jest tam jakiś plusik. E, tutaj Biti trochę widzę słabo stoi z rycerzami, ale no cóż tam, bywa tak czasami. E, no i ten portal sobie to jakoś tak przechodzi. I jestem ja tutaj na 136 i tu jest Hadesiak na 141. Nasze statystyki w sumie nawet nie wiem siła i to to nawet nie patrzę. Jeśli chodzi o obrażenia, to mam minimalnie większe. Jeśli chodzi o zdrowie, mam większe za to procent na cios krytyczny mam mniejszy. W sumie możemy sobie zawalczyć z Hadesiakiem. Czemu nie? Ja sądzę, że przegram osobiście, bo on ma więcej szczęścia, więc więcej krytów będzie mu wpadało. O właśnie, on mu, jemu cały czas kryty wpadają. I to jest właśnie największy ból, że ja niestety tych krytów nie mam, bo on gdzieś tu miał przedmiot chyba na tego. Przedmiot na szczęście, tak mi się wydaje. To mu dawało dużo szczęścia, właśnie tu już dawało mu 300 coś szczęścia. Tu ma jeszcze coś, jeszcze ma kamek do szczęścia, więc jakoś tam sobie wygląda. A jeśli chodzi o kolejne rzeczy, sala chwały, to nas nie interesuje. Lochy. Lochy wyglądają w ten sposób, że ukończyłem wszystkie podstawowe 9 lochów, przez co odblokowała mi się wieża, gdzie mamy 100 poziomów, odblokowała mi się twierdza posępnego czerepu, gdzie również możemy sobie wykonać 10 walki. Potem mamy tam kolejne cyrki, piekło, 13 piętro i esteros. Ale mamy też coś takiego jak mroczna strefa, gdzie tutaj są odpowiedniki tych wszystkich, powiedzmy, lochów, które znajdują się tutaj. Co zresztą widzicie, że po wyglądzie wygląda to identycznie. Rzecz tak jak chociażby tutaj lawa jest zamieniona na drzewko i na odwrót, więc to jest lekko powymieniane, ale wszystko wygląda identycznie. Jeśli chodzi o portal do piekieł, to jest również portal do piekieł dla tak, jakby graczy, czyli jeden jest dla graczy. Tak jak tutaj ja sobie mogę powalczyć, no to ma 35 milionów zdrowia, to nie ma nawet szansy, że to pokonam. Mogę mu tam zbić jakieś niecałe 10%. Tak zazwyczaj się mniej więcej kończy, ale tym razem widzę, że chyba jeszcze mniej sobie coś cokolwiek tutaj zbije. No, i on tutaj stracił sobie te 5%, tak? W tym momencie. Tak samo możemy, właśnie, w gildii, ale w gildii są o wiele mocniejsze. Tutaj mogę również walczyć w tej twierdzy Czerepu, ale to już jest jakiś wojownik, który ma. 4 miliony zdrowia i nie ma z nim zbytnio szans na chwilę obecną. Musiałbym podbić sobie myślę z 20 pewnie poziomów, bo on ma 215 poziom i jedyne, co jestem w stanie. O, tu jakiś ładny kryt szedł, ale niestety musiałoby więcej takich krytów wejść, żebym mógł w ogóle cokolwiek mu zrobić. Więc jeśli chodzi o lochy, to to na wieży mamy. Nowe postaci, czyli dostajemy wojownika, dostajemy maga i dostajemy zwiadowcę. No i kiedy będziemy mieli ten 150 poziom, to możemy tam no oczywiście 150 i wyżej będziemy mogli ich levelować. Nie pamiętam teraz, czy za złoto, wydaje mi się, że za złoto ich upgradujemy, przez co oni dostają wyższe poziomy, wyższe statystyki i tak dalej, i mają o wiele łatwiej do walki. Ja tu jeszcze miałem w ogóle jakieś rzeczy. Wojownik do zręczności, to mnie nie interesuje, to mnie nie interesuje to jest wojownik wytrzymałość, to kto wie, może wojownik dostaniesz rękawiczki na wytrzymałość, nie, masz lepsze więc nie dostaniesz nic nie daję też zbytnio kryształów, dostają na razie tylko takie, które mi wypadną do siły tutaj ten akurat ma, bo dostał bronię po mnie i tylko dlatego, no i wieża jest już dosyć mocna, bo na wieży wygląda to tak, że ten ciastek, cały człowiek piernik, bije całkiem mocno mój bije go naprawdę, naprawdę biednie jak na 150 poziom nie ma zbyt dużych przedmiotów, zbyt fajnych przedmiotów, jak widzicie, no ten go tłucze nawet po 300 tysięcy, więc jest to całkiem mocne, yy, tutaj będzie dosyć ciężko to wszystko rozwalić, no, 200. poziom zobowiązuje i ilość zdrowia też na pewno zobowiązuje. Zrobimy kolejną walkę, tutaj Mariusz nie za bardzo cokolwiek zrobi, Mariusz troszeczkę postrzela, dostanie ze trzy hity i padnie, a jeszcze jak dostanie kryta, to czasami ginie na po prostu jedno, 700 tysięcy. Tutaj jest całkiem nie najgorzej, ale też nie są to jakieś, jak widzicie, ekstremalnie duże obrażenia, no. Ja jednym ciosem potrafię zadać tyle, co oni za zadają tutaj wszystkimi w ciągu całego swojego zdrowia. No i jestem ja, ja sobie tam biję po te 300 tysięcy. Myk, myk, ale niestety nie jest to taka ilość. Gdyby mój Mac biły jeszcze po taką ilość, to byłoby naprawdę fajnie. Niestety nie biję. No i tutaj kryt za milion praktycznie. No i... To jest jedyne, co zdoł zdołaliśmy sobie tutaj podziałać. E, no to to mówiłem, to mówiłem, to mówiłem, no i mroczna strefa, i tutaj tym będziemy się zajmować. A, tu jeszcze są zbezczeszczone katakumby, tu jest zjawa, i tutaj na tych mrocznych lochach, właśnie na katakumbach i tak dalej, tu walczymy sobie również z drużyną. Tu jest, no, troszeczkę łatwiej, bo tu jest 2 miliony, za to ta zjawa zadaje e, chore obrażenia, więc. No jest tak, widać typowy mag. Tutaj Magowi też by nie zadawał spore obrażenia, mimo że mag ma więcej tej wytrzymałości. No tutaj ta zjawa bije chore obrażenia, jak widzicie, po milion sześćset tysięcy i teraz kryt pewnie wejdzie. Nawet nie, nie musiał. No i niecałe pół zdrowia zostało zbite, niestety. Ale my zajmujemy się tornadem, czyli nową rzeczą, która została dodana w najnowszym update'cie, razem właśnie z tymi e, rzeczami, które można kupić w kabinecie magii, żeby pomijać zadania. No i tutaj jest sporo nowych rzeczy, sporo nowych postaci i przede wszystkim sporo nowych przedmiotów, więc sprzedamy sobie wszystkie rzeczy, które mamy przy sobie, wejdziemy sobie na lochy i będziemy robić poziomy Tornada. Będziemy sobie tutaj zbijać to wszystko, tutaj mamy typowego widzę... maga? Tak to dziwnie wygląda. Powiedziałem bardziej, że to jest zwiadowca. No. no i pokonaliśmy go i dostaliśmy nowy przedmiot, jakiś tam e, jakiś pierścianek, dostaliśmy pół miliona e, expa, no jak widzicie na chwilę obecną nie jest to zbyt wiele. Jak dla mnie przynajmniej. No i tutaj sobie walczymy. I każda z tych postaci jest również jakaś tam bodajże nowa w grze. Nie wszystkie na pewno. Ale część z tych właśnie tutaj postaci, które występują w tym lochu, są dosyć ciekawe, bo mogą nam się właśnie wpisać do klasera dokładności. Pokonaliśmy dwie. Tutaj mamy upierzony skubaniec. Troszeczkę będziemy to robić. Jak widzicie, oni mają o wiele wyższe poziomy, ale statystyk nie mają jakoś ultra wysokich, więc mogę sobie na spokojnie ich tutaj rozwalczyć. Jestem ciekaw, do którego piętra dam Mamy sobie radę dojść w tym momencie. Bo troszeczkę trzeba będzie tutaj podziałać. No. Tak, pół zdrowia nie są w stanie mi nawet zbić. No, ten zbił już mi pół zdrowia. Jakieś kolejne rzeczy, potem sobie przyjrzymy to wszystko. O, tu już poważniejszy przeciwnik, bo ma 2 miliony zdrowia. Czasami będę może musiał powtarzać sobie jakieś walki. Jest to możliwe. Ten ma dużo na zręczność. Niestety, zręczność mu niewiele daje. O, dostał 700 tysięcy i znowu 700 tysięcy. Najbardziej mnie boli to, że często przedmioty wypadające, stąd to są przedmioty, które dają dwie rzeczy, czyli nie dają na przykład bardzo dużo siły, albo nie dają bardzo dużo nie wiem zręczności, inteligencji. Szczęścia, tylko właśnie dają trochę siły i trochę szczęścia, trochę wytrzymałości, i trochę inteligencji. O, tutaj nie wiem, o, udało się. I tu już troszeczkę więcej, tu dostałem już pieniążki. Ehm, dobra, mamy 27 poziom, zielony gnol. Niech będzie zielony gnol, nie powinien. Wszystko, co jest tak do półtora miliona zdrowia, tyle co mniej więcej ja mam, to powinienem na spokojnie sobie rozwalać. Jeśli coś ma więcej, no to mogą być większe problemy. No i proszę bardzo, zielony gnol również leży. Dostajemy za to pieniążki. Ja sobie zużywam po to grzybki, tylko żeby wam móc to wszystko pokazać na cele po prostu odcinka. Proszę bardzo. Jeszcze jak ktoś robi to od początku, bo to odblokował, no to tam jakoś idzie, ale kiedy ktoś ma na przykład 200 któryś poziom i nagle wchodzi taki update, no to ma sporo godzin powiedzmy do zrobienia, jeśli nie gra na grzybkach. O! Czyżby pierwsza walka, którą miałbym przegrać? Jednak nie, jednak nie hognik. No, no i widzicie, tutaj jest chociażby pupil. Wow, i pupil ma 4 miliony zdrowia. 4,5 w sumie. Nie wiem, czy będę w stanie go zdjąć, bo musiałbym go gonić ze zdrowiem. Musiałby jakiś naprawdę fajny, poważny krytyk siąść. Nie, myślę, że przegram to. Czyżby? Nie, braknie. Braknie. Dobra, będziemy sobie to pomijać. Bo ja chciałbym go pokonać i wiem, że moja postać może go pokonać. Blisko. No właśnie, może go pokonać. Siła, pancerz, może być jak najbardziej na. O, tutaj kretun. Jeszcze lepiej. Ok, został pokonany. Tutaj jeździec mroku. Jeździec mroku może być ciężki do pokonania, bo jeździec mroku bije po 110, to no musiałbym go bić ze 3 razy tyle. O, ale mu krytyk siadł za 300. No nie, rycerza go nie pokonamy już niestety sobie. Tak myślę, chociaż widzę, że 400 tysięcy mu zostało. Możemy popróbować. Możemy popróbować, jeśli by coś kolejnego miało mniej zdrowia. Nie bolą mnie aż tak bardzo te grzybki, bo właśnie, bo dostaję je od twórców. O, tutaj jest braciszek, tak? Więc może coś tutaj podziałamy. Też bije całkiem fajne obrażenia. Oj, nawet krytyk mu siadł. Mi też. O, jemu większy. No to niestety. No to jeszcze raz. No i został pokonany. Mamy obrażenia, zręczność, więc niestety z tym nic nie zrobimy. Pójdziemy sobie na razie do karczmy. Właściwie na Lochy najpierw. Na jasną stronę. I powymieniamy przedmioty. Tutaj nic ciekawego. Tutaj jest siła. Co ma, nasz, ma, co ma nasz ten gość, jeśli chodzi o to? E, siła. Nie wiem, no siła i wytrzymałość najbardziej mnie tutaj interesuje. Tu masz pod, to tu masz lepsze przedmioty, dobra. Siła, 277, tutaj masz już coś założone, masz coś założone i masz coś założone, więc rzeczy, które dają po dwie, to ja sprzedaję od razu praktycznie. Siła nie jest potrzebna, to też to sobie zamienimy na pewno. Mm, siła, szczęście nie, bo on ma lepsze. Tu jest pod siłę też ma lepsze, bo już pamiętam, że ma klejnot. To jeszcze może się zamienić na coś ciekawego, to nie. Wejdziemy sobie na WCET. Rzucimy sobie na WCET. O, właśnie i na to liczyłem, że. Ale zmieniło się na siłę, więc niestety nie jest zbyt ciekawe. No i tu jest na szczęście, więc również obydwa przedmioty lądują tutaj. I pójdziemy dalej na Loch. Pójdziemy sobie robić dalej te Lochy tutaj. Półtora miliona na spokojnie powinniśmy dać radę. No, tak do 200, 210 poziomu raczej damy radę sobie rozwalać tych przeciwników. Potem może być już naprawdę ciężej. O, czy naprawdę 520 zdrowia mu zostało? O, 770 7, tysięcy. 4000. No, dokładnie. Kapitan John passat Monsum, to on również wypada w karczmie. Jeśli chodzi o zadanie. O, widzę też, że wbiliśmy poziom, bo mi się podświetla. O, bardzo ładne obrażenia. Bardzo ładne wrażenie. No jest jakiś misiek również. Zielony T-Rex. Wbiliśmy sobie 137 poziom. Teraz możemy pójść jeszcze sobie raz na lochy, drugą stronę tutaj i zobaczyć, bo tu jest pod zręczność coś być może dla mojej. Ono ma tutaj bardzo dużo wytrzymałość, a powinna się chyba skupić na zręczności. To jest właśnie dla mnie zastanawiające, pod co oni powinni bardziej się ustawiać. Niestety nie wiem. Ej, karczma WC... Bez rewelacji i siła. No to też bez rewelacji, więc sobie możemy sprzedać. Niestety nie ma jakichś ultra super fajnych przedmiotów dla tych moich postaci. Nad czym troszeczkę ubolewam. Zielony T-Rex. Myślałem, że będzie miał trochę więcej zdrowia. O, ale ładnie siek sieka po 400 tysięcy. ładnie. Ale wszedł mi krytyk. Bardzo fajny demoniczny kółko na klucze. 145 każda cecha. No więc jest bardzo przyjemnie. O, tutaj minotaur. Troszeczkę myślę, że możemy to poprzemijać. Ym, dobra, może załamany zakwit. O, tego jeszcze nie było. Z czymś takim na pewno jeszcze nie walczyłem. Ale muszę mu zadawać o wiele większe obrażenia. O, tak, to było bardzo pomocne. Mmm, No, niestety. Brakło, brakło. Bardzo brakło. Mega brakło. Kurde, no. Naprawdę jestem w szoku. Ok, rozwaliliśmy Półtora miliona. Ok, to nie jest problem jakiś większy. Być może damy radę go za pierwszym razem załatwić. Ma tyle zdrowia co my. O, ale mu wszedł krytyk. Krytyk? Braknie. Braknie, standardowo. Ale za kolejnym razem już poszło. Dziewczę z zapałkami. Chyba już z takowym walczyłem. Dziewczę z zapałkami. Co prawda nie lubię walczyć z dziewczynami. Nie to, że miał z tym jakieś doświadczenia, czy coś. Ale, ale poszło. Bardzo ładnie. Skrzydlaty demon, no to jest jedno z gorszych stworzeń, bo ono ma e, spore obrażenia wobec mnie. Ok, kolejny poziom poszedł. Rosiczka leśna i czuję, że tutaj będziemy musieli sobie troszeczkę właśnie przystopować. No nie, tu nie, tu nie da rady, nie. Tu już jest 206, na 42 na razie skończyliśmy. No, nie damy rady nic więcej wbić. Dostaliśmy kółeczko, dostaliśmy buciki i dostaliśmy helmik. Być może ten helmik będzie dobry dla naszego wojownika. Jeśli tylko zobaczę, chętnie to będzie na pewno i tak na MAGA wrzucone. 291 to będzie jako MAGA. 291, a ty masz mniej, dobra, to byłoby fajne. I po 145. No, dla Ciebie bez rewelacji. Dla Ciebie też bez rewelacji. I dla Ciebie też bez rewelacji. Chociaż wytrzymałości u ci trochę zebrało. Obrażeń dorzuciło. Ale tak dosłownie minimalnie, więc chyba nie ma co. Karczma, WC, troszeczkę pozmieniać tego wszystkiego, to się chyba w ogóle nie zmieni. Tak, ty nic się nie zmieni. Nic się nie zmieni i to jest wytrzymałość na zwiadowcę. Nie wiem, czy zwiadowca ma jakiś fajny hełm. Ma pod szczęście, więc mogę mu zrobić trochę więcej wytrzymałości, żeby może trochę więcej wytrzymał. Nie wiem, czy jest to dobry pomysł, czy jest to zły pomysł. Na razie tak sobie po prostu to wszystko testuję. I tutaj na razie też nie dostanę chyba lepszych przedmiotów. Jeszcze sobie na gabinecie może coś... Przekręcił, niestety bardzo rzadko wyskakuje takie wow, czyli że jest naprawdę bardzo fajny przedmiot do kupna. O, widzę, że też mamy 700 tysięcy, więc całkiem, całkiem fajna ilość. Na twierdzy, na twierdze w ogóle jeśli chodzi o twierdzę, to mamy skarbiec na 10, twierdzę na 11, które się buduje. Akademia 6, koszary 11, kwatery robotników 11, Gilia Uczników 7, kuźnia 11, Gilia Magów 8 i kopalnia 8. I tu puścimy sobie do robienia tego. Tu może. My sobie upgrade'ować to, jeśli będziemy mieli więcej kamienia, więc może pójdźmy na jakąś walkę, może jakąś mniej drogą, jakaś, która dałaby mi sporo kamienia. To jest 7000, tylko w ten sposób mogę sobie właśnie przewijać. To jest bardzo fajne, jeśli mam to złoto. A tak. O, tu jest naprawdę bardzo fajna walka. Robię sobie tak minimalnie, żeby nie tracić głupio wojska. 170 tysięcy już mamy. 53, bardzo fajnie byłoby, ale tutaj mamy 16 za małą cenę, więc też nie jest to jakiś większy problem. Nic, nic, tu możemy coś zdobyć za też dosyć niską cenę. Ok, poszło bardzo fajnie. Czy coś jeszcze? 7000 za jednego wojownika. No problemo. Takie bitwy mi się podobają, i tu możemy sobie zrobić bitwę za jeszcze 14 tysięcy. I spoko! I mamy troszeczkę tych surowców, możemy sobie zupgrade'ować. Łuczników na kolejny poziom, żeby troszeczkę mocniejsi byli wpuścić sobie. Um... Chciałem szkolić żołnierzy właśnie. Nie wiem czy mi nie pozwoliło. No, trudno. Nie pozwoliło mi, to mi nie pozwoliło. I tu się będzie wszystko bardzo ładnie zbierało. Niestety Lochów sobie dalej nie zrobimy, jeśli, jeśli chodzi o wieże, bo jest to po prostu troszkę przyciężkie. Um, jeśli chodzi o to, to tu możemy sobie zawalczyć z kolejnym jakimś tutaj stworzeniem. Na spokojnie. Kolejna walka, kolejna orzeszkun i koniec. I mamy zielony. Onikoni ma 23 i być może teraz będzie miał jakieś szanse z tym. Nie jestem pewien w tym momencie. Wygrała, wygrała i dostała kolejny, i teraz już nie może, bo już jest limit, a kolejny jest na 22, więc troszeczkę jeszcze trzeba ją podbustować. Tu jest jakaś ziemia, na którą niestety nie ma zbytnio. Mam tylko wodę i ogień, które są słabsze, więc wyślijmy wodę. No tutaj niestety widzę, że będzie ta taktyka, tak, na jednego mocnego, więc tutaj sobie przegram. I tu 34, więc nie ma nawet co walczyć, bo tylko musimy zużywać grzybka a to się nie przelosowuje um, czy jeszcze jakieś rzeczy jeśli chodzi o jakieś ciekawe rzeczy to sobie kupuję standardowo to też to też sobie kupimy żeby mieć po prostu tego zdrowia um, czy coś więcej tu mamy inteligencję, tu mamy wytrzymałość która się wrzuci tu um, tu wrzuci się to właściwie nawet nie próbowałem zbytnio wrzucać podków to jest w sumie ciekawe, wrzucę sobie podka na tamtą postać, zobaczę czy w ogóle coś takiego można ogarnąć jeśli chodzi o lochy czy mogę ci wrzucić potka? Nie, maksymalnie trzy napoje, czyli tylko moje napoje biorą się pod uwagę. Tak, premia tymczasowa, premia tymczasowa, czyli macie te potki, które ja mam. A to macie do zdrowia też potki, bardzo fajnie. To to jest dosyć ciekawe. No okej. Okay. Czyli po prostu mój mak jest najbardziej boostowany w tym momencie, dlatego ma tyle po prostu inteligencji i tyle ma tych obrażeń. No cóż, ważne, ważne wiedzieć coś takiego. Mm, jakieś ciekawe przedmioty pod wytrzymałość minimalnie, to dodam tyle co nic wytrzymałość 280, no to się praktycznie nic nie zmienia z poziomu na poziom. Niestety nie ma żadnego przedmiotu, który by mi wyskoczyłoby takie WOW! I to jest elitarny przedmiot wtedy. Mogę sobie tutaj trochę polosować, ale to, to, to bez rewelacji wszystko jest. Jeszcze jak nie mają miejsca na kryształ, czy ten klejnot, czy jakby to określić, no to niestety już w ogóle idzie to troszeczkę do lamusa. Ale to musi być jakiś tam specjalny tydzień, żeby coś takiego mogło sobie częściej wypadać z tego, co wiem. A tak niestety nie będzie to wyglądało w ten sposób. Tu jeszcze mamy coś pod wytrzymałość. Daje mi to no 40 coś wytrzymałości, ale nie mam kryształu na inteligencję. Wtedy stracimy inteligencję. Miałbym więcej zdrowia, ale miałbym mniej obrażeń. Standard, 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 standard. To o czym wszystkim rozmawiamy. Um, myślę, że możemy też do 90 sobie 690 grzybków spróbować tutaj. Myślę, że nie mamy zbytnio szans. Ale to można obczaić. No tutaj aż 2 miliony mu zostały. 1,5 miliona. Hmm, 2 miliony. Milion. No tutaj może być bardzo ciężko. No, no już nawet sobie przegiąłem troszeczkę z tymi grzybkami. Niestety, e, jeśli chodzi o to. Gilda, jak widzicie, prezentuje się tak. I będziemy sobie tutaj dalej robić. I w ogóle robimy cały czas te wyprawy, tylko potrzebujemy ludzi, którzy mają troszeczkę e, powiedzmy lepsze ilości powiedzmy ekwipunku czyli lepszy ekwipunek, lepsze poziomy żebyśmy mogli coś więcej sobie tutaj podziałać, myślę, że też na chwilę obecną to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek mam nadzieję, że jeśli chcecie to oczywiście możecie na serwerze 33 świecie 33, który widzicie tutaj możecie sobie do gildi dołączać, dodajemy tylko wtedy, kiedy są wolne miejsca, piszecie albo do Hadesiaka, albo do Któryś tutaj z osób, którzy mają oficera. Widzicie tutaj wszystkie niki, więc jest to dosyć jasne. Póki co to by było na tyle. Mam nadzieję, że jak mówiłem, Wam się podobał. Jeśli będziecie chcieli zagrać, to link jest w opisie. Póki co komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć.